W sali bankietowej hotelu Kudowa-Zdrój odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta szóstej kadencji, która jednocześnie była pożegnaniem radnych kończących swoją czteroletnią kadencję. Dzisiaj ostatnie obrady sesji Rady Miejskiej, taki element historyczny. Jak pani to odbiera? No, odbieram to bardzo radośnie, ponieważ wiele udało nam się w naszym mieście zrealizować, wiele działań. Kudowa postrzegana jest jako miasto bardzo przyjazne, bardzo piękne i to mnie raduje. W trakcie sesji Rady Miasta pożegnano również odchodzącego ze stanowiska długoletniego burmistrza Kudowy-Zdroju Czesława Kręcichwosta, który urząd burmistrza Kudowy-Zdroju objął w 1994 roku. Po 4 latach ponownie został wybrany na to stanowisko, dostając się także do Rady Powiatu Kłodzkiego. W 2002 roku zwyciężył w pierwszej turze bezpośrednich wyborów na burmistrza miasta, zdobywając 57% wszystkich głosów. W następnych wyborach z 2006 roku zapewnił sobie reelekcję również w pierwszej turze, zdobywając 78% głosów. Był jednym ze współtwórców i przewodniczącym polskiej części euroregionu Glacensis. W 2010 roku ponownie został burmistrzem, zdobywając 50,66% głosów. W 2012 roku został odznaczony przez prezydenta kraju Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, który nadawany jest za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia społecznego. Na sesji Rady Miasta uroczyście pożegnała burmistrza Czesława Kręcichwosta, przewodnicząca Rady Miasta Kudowy-Zdroju Lucja Rachuba, która w swoim wystąpieniu przypomniała o dużych osiągnięciach i zasługach na rzecz rozwoju miasta Kudowy-Zdroju odchodzącego burmistrza. Szanowni Państwo, przede wszystkim to chyba jeszcze do mnie nie dociera, że ja już nie będę burmistrzem Kudowy. A w ogóle ta dzisiejsza sesja i to, co pan widział, co państwo w relacji pewnie obejrzycie, to jest dla mnie ogromna satysfakcja tego szacunku ludzi i dla ludzi. To nie chodzi akurat o mnie, bo przecież podziękowania były w różną stronę kierowane, ale dla mnie, bo ktoś powie, a zrobili sobie jakąś akademię, zrobili sobie uroczystość, żeby się poklepywać, dziękować, ale ludzi, którzy nie są z Kudowy, którzy obserwują, co w Kudowie się dzieje, pan też to pewnie zauważył, państwo też to zauważą, no jest coś niesamowitego, mianowicie wszyscy nas podziwiają, a przede wszystkim nawet widać trochę nutki zazdrości, jak myśmy to miasto pięknie poukładali. I nie jest czas na wymianę jakichkolwiek zadań większych, mniejszych, bo można by było i należałoby powiedzieć, co nam się nie udało, ale jeśli ludzie przyjeżdżają do nas i kierują wielkimi firmami, przyjeżdżają ludzie ze różnych służb mundurowych, i oni mówią, że Kudowa jest miastem, w którym ludzie rozumieją się, z którymi krótko się rozmawia, konkretnie i zauważają jedno, no największą staranność dbania o to, że mieszkańcy rzeczywiście, to nie jest tam z jakiegoś hasła wyborczego, że mieszkańcy Kudowy mogą się czuć bezpieczni. Oni by w takim mieście chcieli mieszkać. To dla mnie jest najfajniejsze. Na pewno kończy się w Kudowie pewna epoka. Epoka burmistrza Kręcichwosta, który sprawował tą funkcję przez ostatnich 20 lat i swoją osobowością, swoimi pomysłami i tym, że był niekwestionowanym liderem tego, co się w Kudowie przez ostatnie 20-lecie działo, stał się swojego rodzaju symbolem Kudowy. Najmłodsi nawet nie pamiętają, żeby ktoś inny był burmistrzem jak Czesław Kręcichwost. Jak będzie po nim, zobaczymy. W każdym razie to piętno jego jest bardzo wyraźne na wszystkim, co się w Kudowie działo i fakt, że Kudowa się w sposób niezwykły zmieniła w ciągu ostatniego dwudziestolecia, to w dużej części jego osobista zasługa. Na pewno jest to wydarzenie dla kończącego pracę z Radą i rozstającego się z Urzędem Burmistrza Miasta Czesława Kręcichwosta. No, ja bardziej odbieram to jako koniec pracy obecnej Rady. Zobaczymy, jak będzie dalej wyglądała Rada w kolejnej kadencji. Nie wiem, dla byłego burmistrza kończącego dzisiaj pracę Czesława Kręcichwosta na pewno jest to spore wydarzenie po 20 latach pracy.
Myślę, że z niejakim sentymentem opuszczał urząd, nie kandydując po raz kolejny na stanowisko burmistrza. Z tego co wiemy, kandyduje do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, więc nadal będzie w jakiś sposób pracował. Mam nadzieję, że jeżeli zostanie wybrany w wyborach, będzie pracował również na rzecz miasta. Uważam, że te wszystkie miłe podziękowania, każda z osób, grup, stowarzyszeń, które dziękowały za pracę przez ostatnich 20 lat, na pewno uważały podziękowania za zasadne. Ja mogę podziękować za 4 lata pracy z obecną radą, a jak będzie dalej, czas pokaże. Burmistrz kończy swoją kadencję, prawda? No i to jest smutne. Natomiast raduje nas to, że będzie kandydował do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, być może uzyska poparcie i będzie również wspomagał nasze miasto, będzie wspomagał działania, które będą podejmowane przez następną radę, przez kolejnego burmistrza naszego miasta. Ma dwóch takich samych ludzi i każdy z nas jest inny, różni się. Mogę rozmawiać dopiero po wyborach, jak będzie już rozstrzygnięte, kto będzie burmistrzem. Jeśli będzie chciał skorzystać z moich rad, to chętnie się nimi podzielę. Jeśli natomiast będzie się kierował tylko tym, bo tak często bywa, że będzie przez pierwsze 2 lata krytykował to, co było przedtem, no to rozmowa z takim człowiekiem jest bez sensu, bo to będzie takie udawanie pełnienia swojej funkcji. Narzekanie na to, że wszystko przedtem było źle, że teraz trzeba to naprawiać. A ja powiem wprost, po męsku, jeśli się startuje na burmistrza czy na wójta, no to dzisiaj są takie możliwości informatyczne, że wszystko się wie o gminie, o finansach, o schematach, o organizacjach. I jeśli ktoś po tym, jak te wybory wygra, będzie narzekał na to, w jakim stanie jest gmina, no to pytam, to po coś startował? No po coś startował, jak jest to beznadziejna sytuacja? Po to że startuje, żeby ludziom teraz powiedzieć, że se nie dasz rady? Niech ten, co startuje, ma świadomość tego. Powiem wprost bardzo nieładnie. Widziały gały, co brały. Także narzekanie, że jest trudno, no to znaczy, że ten, który chciał być burmistrzem, że go to już na dzień dobry przerosło. Czyli jak będzie źle, to pan wróci za 4 lata? Obojętnie, ja powiedziałem panu, obojętnie kto będzie zwycięzcą w tym wyborach, to jestem gotowy do pomocy. Jeśli ktoś uzna, że można skorzystać z mojej wiedzy i doświadczenia, jestem gotowy, bo Kudowa zawsze będzie dla mnie najważniejszym miastem w życiu. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, Kudowem-Zdrój czeka 2 tura wyborów na burmistrza miasta. W drugiej turze spotkają się Andrzej Kanecki i Piotr Maziarz. Głosowanie odbędzie się w dniu 30 listopada.